apelu z okazji zdania i przekazania pełnienia obowiązków komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamienicy. Powodział baczność, powodział odpocząć. Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamienicach. Powodział baczność, powodział na prawo, bacz, poczet sztandarowy, prowadzić. Serdecznie przywitać wszystkich zaproszonych gości. Wielka, byłego komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Witam serdecznie nad brygadiera Grzegorza Janowskiego. Witam serdecznie druha Tadeusza Karcia, prezesa zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej województwa łódzkiego. Naszego brygadiera Zbigniewa Wójcika, komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Baczność! Decyzja personalna łódzkiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z dnia 23 lutego 2023 roku. Na podstawie artykułu 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej odwołuję z dniem 24 lutego 2023 roku pana starszego brygadiera magistra inżyniera Władysława Duraja ze stanowiska komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pabienicach. Podpisał nadbrygadier Grzegorz Janowski. Szanowni Państwo, już wcześniej przedstawiłem tutaj przez kolegę. Drogi kolego Władysławie, na razie jeszcze komendancie, bo jesteśmy odwołany. Szanowni Państwo, z panem starszym brygadierem Władysławem Durajem znamy się 24-5 lat może. Każdemu życzę 40-letniej służby. Proszę Państwa, każdemu życzę, żeby na swojej drodze służbowej i prywatnej spotkał kolegę komendanta Władysława. Siła spokoju, zawsze ludzi łączył, a nie dzielił. Przychodzi taki czas, tak jak powiedział Władysław, przyszedł sam do firmy, czyli do naszej Państwowej Straży Pożarnej, wtedy to nie była Państwowa Straż Pożarna. Poszczególne szczeble kariery na poszczególnych kolejnych jednostkach. Następnie zawitał do Pabianic, tutaj jako komendant powiatowy. Z tego, co jest mi wiadomo, a nie tylko z własnych obserwacji, ale również i ze zdań ludzi, którzy je wypowiadali na temat naszego kolegi. Władysław Duraj to człowiek honoru, to człowiek pracy, służby i to człowiek niosący, tak jak powiedziałem na początku, ten kaganek spokoju. Nigdy nie widziałem zdenerwowanego kolegi Władysława, nigdy. Siła spokoju, stoicki spokój. Władysław, naprawdę nie wiem, jak Ci się to udało, nawet będąc komendantem, ale no, muszę się od Ciebie uczyć, bo u mnie to z tym jest różnie, jestem spokojny. Życzę Ci na tej nowej drodze samych sukcesów i zdrowia. Wszystko inne będzie Ci dodane, bo jak widać, ludzie są Ci życzliwi po tym dzisiejszym dniu, wspaniałej uroczystości, gdzie masz tylu zacnych przyjaciół, kolegów tutaj zaproszonych. Teraz będziesz miał czas na to, żeby się poświęcić rodzinie. Częściej pewnie będziesz przebywał w Konstantynowie. Pewnie i w OSP, bo widzę tam syn i chyba wnuki, dobrze widzę? Tak, tak mi się wydaje, że tu jest, że tak powiem, wszystko zaplanowane. Więc cały czas będziesz, że tak powiem, tak przodownikiem, tak? Życzę Ci wszystkiego najlepszego. Naprawdę cieszę się, że spotkałem Cię na swojej drodze służbowej.
bo wiele się ciebie można nauczyć. Naprawdę wiele. Wystarczy tylko słuchać i obserwować. Bardzo ci serdecznie dziękuję za tę służbę i mam nadzieję, że czas emerytury będzie dla ciebie czasem tylko i wyłącznie samych wspaniałych chwil. No i oczywiście pamiętaj, że masz rodzinę, żonę i masz, że tak powiem, z tej emerytury również i korzystać po Bożemu i też dzielić się. Należy się dzielić. Także ja tutaj solennie ci, że tak powiem, zapowiadam, masz dzielić. Jeszcze jesteś, że tak powiem, musisz polecenia wykonywać. Dziękuję ci jeszcze raz bardzo. Proszę Państwa, wielkie brawa dla Pana Komendanta. Obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pawielce. Wojewódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z dnia 23 lutego 2023 roku powierzam z dniem 25 lutego 2023 roku panu młodszemu brygadierowi magistrowi inżynierowi Jackowi Karczowi pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pawielicach. Podpisał nadbrygadier Grzegorz Janowski. Poczniesz. Panie nadbrygadierze, młodszy brygadier Kacz melduje przyjęcie powołania obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pawielicach. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Łódzkiego nadało odznakę honorową zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego druhowi starszemu brygadierowi Władysławowi Durajowi w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania ochrony przeciwpożarowej na terenie Województwa Łódzkiego. Podpisał prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Łódzkiego Tadeusz Karcz. Oddział Spoczni. Odznaczony Wyspą Wojewódzkiego na przyjemność otrzymać tą właśnie oznaką honorową za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego. Serdecznie gratuluję. Bardzo dziękuję. I wszystkim bardzo serdecznie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Nie muszę przedstawiać, bo wszyscy znają sylwetkę nowo, można powiedzieć, za chwilę powołanego komendanta, powierzenie obowiązków panu Jackowi Karczowi. Mam 100% zaufanie do pana brygadiera. Ta dzisiejsza formuła wynika tylko i wyłącznie z tego, że musi przejść pełną procedurę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i tylko to stąd wynika. W związku z powyższym kolego, poprzeczka w Pawielicach zawsze była wysoko postawiona. I cóż, należy, że tak powiem, dążyć do doskonałości. Wierzę w ciebie i mam nadzieję, że garnizon pawianicki pod twoimi, że tak powiem, skrzydłami będzie przynajmniej na tym poziomie, a mam nadzieję, że i na wyższym. Wszystkiego dobrego ci życzę. Wielkie brawa dla nowego pana komendanta. Szanowni Państwo, panie senatorze, księże biskupie, panowie generałowie, panowie komendanci, wielce szanowni zaproszeni goście, a przede wszystkim drodzy strażacy i pracownicy naszej komendy. Był czas, żeby zacząć, ale też nadszedł czas, żeby kończyć tą zaszczytną i piękną służbę Straży Pożarnej. Najpierw zawodowej, a następnie w Państwowej Straży.
Jak mówił mój przyjaciel strażak, z którym wiele lat pracowałem, życie pisze scenariusz. I mnie też napisało scenariusz, z którego jestem dumny, bo spełniłem swoje marzenie i stawiamy przez moich przełożonych zadania. Przez niemal 40 lat mojej służby, w tym 30 lat na stanowisku dowódcy oddziału, począwszy, a później dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych, spotkałem wiele zacnych osób, moich przełożonych i podwładnych, ludzi niezwykłych, oddanych służbie i społeczeństwu w myśl zamieszczonego na sztandarach hasła Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Im dzisiaj dziękuję za wspólną służbę, za spędzone podczas akcji setki godzin, ale też za codzienną wspólną pracę, za tak bardzo ważne zaufanie i szacunek, jaki mnie darzyliście. Tych chwil i wspomnień nie da się nigdy zapomnieć. Dzisiaj dziękuję za wprowadzenie mnie w arkana sztuki pożarniczej panu generałowi Ignacemu Sibyrko. Zawsze był dla mnie wzorem oficera i wychowawcy, wymagającym, ale troszczącym się o losy swoich podwładnych. To był piękny okres służby. Dziękuję panu generale za zaufanie i docenienie mnie w tamtym okresie. Bardzo dziękuję panu nadbrygadierowi Grzegorzowi Janowskiemu, łódzkiemu komendantowi wojewódzkiemu, za wspólne lata służby. Najpierw w Komendzie Miejskiej w Łodzi, a później w Komendzie Wojewódzkiej. Zawsze mogłem na pana, panie generale, liczyć, otrzymując wsparcie w trudnych chwilach. Dziękuję też za zaufanie i powierzenie mu obowiązków komendanta powiatowego. Jest pan nie tylko szanowanym komendantem, ale też przyjacielem i kolegą. Za tą wspólną służbę oraz wielki szacunek dla każdego strażaka bardzo dziękuję. Obejmując stanowisko komendanta powiatowego w Pabianicach, spotkałem się z ciepłym i przyjaznym przyjęciem pracowników tutejszej komendy, ale też pana senatora Macieja Łuczaka, panów posłów, z którymi współpracowałem, Piotra Polaka i pana Krzysztofa Ciebiadę, a przede wszystkim państwa samorządowców. Podziękowanie za wspieranie naszej komendy kieruję do pana senatora i panów posłów, dziękując za współpracę przez te dwa lata mojej tutaj bytności. Dziękuję też księdzu biskupowi Janowi Cieślarowi za dobre słowo i wielką sympatię dla naszej formacji. Co prawda przez te dwa lata spotkaliśmy się dopiero chyba tydzień temu, ale te rozmowy były przemiłe, przesympatyczne i mogły długo trwać. Dziękuję bardzo. Szczególne wielkie wsparcie otrzymałem od starosty powiatu pabiańskiego, pana Krzysztofa Habury, wielkiego przyjaciela strażaków oraz od zarządu powiatu pabiańskiego. Bardzo dziękuję za otwartość i pomoc, jaką otrzymałem z państwa strony. Dziękuję panu prezydentowi, który był wcześniej tutaj u mnie, i panom burmistrzom, państwu wójtom oraz przewodniczącym rad i miast i gmin naszego powiatu za wzorową współpracę i wspieranie braci strażackich. Szczególne podziękowanie składam panu burmistrzowi miasta Konstantynowa Łódzkiego, panu Robertowi Jakubowskiemu, za wielkie serce i podejmowane inicjatywy wspierania straż pożarnych, za troskę, odpowiedzialność, współpracę i udzielaną pomoc. Bardzo dziękuję. Słowa podziękowania składam bratnim służbom, komendantowi Komendy Powiatowej Policji, panu inspektorowi Jarosławowi Tokarskiemu, panom nadleśniczym pracownikom Lasów Państwowych współpracujących z nami. Dziękuję za pomoc mojej rodzinie, za wsparcie w trudnych chwilach służby. Cieszę się, że mam już swoich następców, którzy będą kontynuować tradycje strażackie. To
po raz kolejny. Jak pan to mówi, że... Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję. Panie senatorze, panowie generałowie, panowie komendanci, strażacy i druhowie, zaproszeni goście. Chciałbym na wstępie podziękować panu nadbrygadierowi Grzegorzowi Janowskiemu za powierzenie obowiązków komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pawianicach. Ale dzisiaj jest dzień, w którym dziękujemy starszemu brygadierowi Władysławowi Durajowi za wspólną współpracę i służbę. Służbę w czasie trudnym dla naszej formacji. Pandemia, wojna na Ukrainie nie ułatwiały nam pracy. Władku, zapamiętamy cię jako zawsze uśmiechniętego, koleżeńskiego, serdecznego i życzliwego komendanta. Dla każdego miałeś czas, aby porozmawiać nie tylko o sprawach służbowych. Zawsze miałeś dobrą radę dla nas i niesamowity dar przekonywania. Za tę współpracę chcielibyśmy wszyscy, strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pawianicach, podziękować ci za te 4 dekady służby w ochronie przeciwpożarowej, a 2 ostatnie lata, najważniejsze, jako komendant powiatowy w naszej komendzie. W dowód naszej wdzięczności i pamięci chcielibyśmy ci przekazać wyjątkowy prezent, symbol pożarnictwa, to jest topór strażacki. Niech ci on przypomina, spełniaj, niech ci on o nas przypomina, spełniaj i realizuj swoje marzenia. Bardzo ci dziękujemy. Służba z tobą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pawianicach to dla mnie i wszystkich strażaków naszej komendy to wielkie wyróżnienie. Dziękuję za wszystko. Wieloletni kwatermistrz w naszej komendzie, wiadomo, w służbach mundurowych, logistyka najważniejsza, oraz starszy ogniomistrz Dariusz Urban i starszy ogniomistrz Robert Łowoda, operatorzy sprzętu, nasi kierowcy, którzy bezpiecznie wieźli naszych strażaków na miejsce działań ratowniczych i bezpiecznie wracali do bazy. Dziękujemy wam za waszą służbę. Księże kapelanie, panowie generałowie, drodzy strażacy, druhowie, wszyscy zaproszeni goście, ale przede wszystkim panie komendancie, chciałbym z całego serca bardzo serdecznie podziękować za naszą współpracę. Te 2 lata naszej współpracy, na które zawsze mogłem na pana liczyć. Zawsze mogłem i byłem pewien, że strażacy, że Państwowa Straż Pożarna w Pawianicach jest gotowa i zawsze dzięki tutaj panu komendantowi była otwarta. Z całego serca dziękuję. Z jednej strony zazdroszczę troszkę panie komendancie, bo będzie pan miał więcej czasu dla rodziny, gdzie nam tutaj wszystkim, podejrzewam, często tego czasu brakuje. Ale myślę, że pan tutaj do końca nas jako Pawianic nie zostawi. I myślę, że będzie pan częstym tutaj gościem już u nowego komendanta i również zapraszam do swojego biura. Przyjdzie. Bardzo proszę, bardzo zapraszam. Chciałbym jeszcze raz bardzo się podziękować i dołączyć się do tych wszystkich życzeń, jakie tutaj zostały przede mną złożone. Jeszcze raz panie komendancie bardzo serdecznie dziękuję i proszę przyjąć ten dobry, drobny prezent ode mnie. Ale
imieniu pana prezydenta oraz wszystkich mieszkańców Pagenic, panie komendancie, składam panu duże podziękowania, ogromne podziękowania w imieniu każdego z nas za swoją pracę, za służbę i za to, że przede wszystkim możemy czuć się w Pagenicach i w całym powiecie bezpieczni. Do sukcesu. Oczywiście jakiś rozdział książki się zamyka, ale otwiera się kolejny. Myślę, że ten kolejny będzie równie piękny jak ten, który się kończy. Także wszystkiego dobrego w imieniu nas wszystkich. Ale...